bratem Ciekanem, drodzy siostry i bracia, rodzice, rodzice chrzestni, świadkowie bierzmowania oraz wy, drogie dziewczęta i chłopcy, którzy macie za chwilę do tego sakramentu przystąpić. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Jesteśmy już zanurzeni w święty czas Adwentu. Dzisiaj mija pierwszy tydzień tego okresu liturgicznego. Adwent pochodzi to słowo od łacińskiego adventus. Możemy to słowo przetłumaczyć jako przyjście Boga, przyjście Pana. I dlatego pierwsze znaczenie tego słowa mówi nam o czasie przygotowania się wewnętrznego na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, które są pamiątką urodzin Bożego Syna Jezusa Chrystusa w Betlejem, co miało miejsce 2020 lat temu. Nasz czas liczy się właśnie od chwili narodzin Pana Jezusa. Adwent zatem to przygotowanie się do świętowania urodzin Bożego Syna, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, bratem każdej i każdego z nas. Ale jest też drugie znaczenie Adwentu, o którym mówimy właśnie w tym czasie. To przygotowanie się na przyjście Boga, gdy z Jego woli w chwili dla nas nieznanej nastąpi koniec świata, a On, Chrystus, pojawi się po raz wtóry już nie jako słaby człowiek, podobny do nas we wszystkim, także w kruchości naszego życia, podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, ale przyjdzie jako sędzia, by sądzić żywych i umarłych, by dokonać ostatecznego sądu nad światem. I my musimy także w tym naszym myśleniu o naszym życiu brać pod uwagę ten moment, kiedy staniemy twarzą w twarz wobec Chrystusa, który jest jedynie Panem dziejów ludzkich i ludzkich historii. I na ten dzień musimy się przygotować, właśnie starając się tak żyć, aby nie był to dla nas dzień trwogi, ogromnego lęku i potępienia, nie daj Boże, ale dzień, w którym Chrystus postawi nas po swojej prawej stronie i wprowadzi do domu Ojca, bogatego w miłosierdzie. Ale, jak słyszeliśmy w dzisiejszym słowie wprowadzającym waszego czcigodnego księdza, kanonika proboszcza, jest jeszcze trzecie znaczenie Adwentu, które odnosi się wprost do was, drogie dziewczęta i chłopcy, bo czas przygotowań do sakramentu bierzmowania był dla was też czasem oczekiwania na przyjście Ducha Świętego. I staraliście się do tego momentu przygotować jak najlepiej. Ksiądz proboszcz poświadczył, że nie tylko był cały okres przygotowań i spotkań modlitewnych, ale także i to, że przygotowaliście wasze serca poprzez udział w sakramencie pokuty i pojednania. I właśnie kiedy dzisiaj kończy się dla was ten czas Adwentu, za chwilę stąpi na was Duch Święty. Słyszymy słowa Ewangelii Pana Jezusa, przeznaczone właśnie na dzisiejszą sobotę pierwszego tygodnia Adwentu. Najpierw obraz ludzi. Bardzo taki przejmujący i myślę, że
że dla was, mieszkańców tutaj górskich terenów, bardzo zrozumiały i bardzo bliski. Pan Jezus, jak pisze święty Mateusz, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Biedny jest los owiec, które pasterza nie mają, zagubione, narażone na ataki ze strony dzikich zwierząt, zwłaszcza wilków. W takiej sytuacji znajdowali się ludzie, zagubieni. Pan Jezus przyszedł do nich jako dobry pasterz. Tak o sobie mówił. Jestem dobrym pasterzem. Ale zdawał sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie dotrzeć do każdego ze swoim słowem niosącym nadzieję, dźwigającym, prowadzącym do domu Ojca, ze słowem mocy, która sprawia, że chorzy stają się zdrowi, a ludzie dotknięci złym duchem odzyskują pokój serca i pełną, autentyczną, Bożą wolność. I dlatego podwójne wezwanie, które Pan Jezus kieruje do apostołów. Pierwsze, wezwanie do modlitwy. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Proście, aby do tych ludzi dotarli głosiciele i zwiastuni Ewangelii. Proście o to Pana Boga. I drugie wezwanie. Wezwanie skierowane właśnie do 12 apostołów. Idźcie i głoście wszystkim ludziom. Bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Dał im moc, którą sam posiadał, by nieść ludziom zagubionym, słabym, żyjącym tak, jakby pasterza nie mieli. Wezwanie, by oni, apostołowie, nieśli tym ludziom słowo prawdy, słowo nadziei, dźwigali ich z ich słabości i chorób, zarówno dotykających ciała, jak i ich ducha. Gdybyśmy dalej czytali tę Ewangelię, to byśmy natknęli się na fragment, kiedy apostołowie wracają z tej misji, do jakiej posłał ich Pan Jezus, i pełni radości opowiadają o tym, co im się udało dokonać. A Chrystus mówi do nich, to nawet nie jest najważniejsze to, że złe duchy były wam posłuszne. Cieszcie się przede wszystkim z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Że jesteście szczególnie wybrani. Że Bóg jest z wami i że na was czeka. Z tego się cieszcie, z waszego wybraństwa. Moi drodzy, drogi dziewczyny i chłopcy, to są słowa jakby skierowane wprost do was. Po pierwsze, także do was Pan Jezus kieruje to wezwanie, byście się modlili o jak najbardziej licznych zwiastunów Ewangelii. Bo w tym kryje się zatroskanie o Kościół. Kościół dnia dzisiejszego i Kościół przyszłości. Bo nie tylko w czasach Pana Jezusa, dzisiaj także, może nawet dzisiaj bardziej. Ludzie są zagubieni. Tracą ten fundament, jakim jest Chrystusowa Ewangelia. Zaczynają głosić rzeczy, które niekiedy
trudne do powtórzenia, a które są bardzo często przekreśleniem ich godności, ich piękna. Są jakby odrzuceniem tego, do czego Pan Bóg powołał każdego człowieka, stwarzając go na swój obraz i swoje podobieństwo. Świat dzisiejszy potrzebuje jasnych, zdecydowanych świadków Ewangelii. Ale świat dzisiejszy potrzebuje także nie tylko naszego zatroskania, aby tacy ludzie się znaleźli. Świat dzisiejszy potrzebuje także konkretnych ludzi, którzy z tą Ewangelią pójdą do całego świata. Często choć właśnie zagubionego, narażonego na różnorakie nieszczęścia. I moi drodzy, kiedy próbujemy zrozumieć właśnie to wezwanie Pana Jezusa, to musimy mieć na uwadze nie tylko tych, którzy poprzez swoją szczególną służbę Kościołowi, jako księża, jako zakonnice, będą szczególnym znakiem obecności Chrystusa we współczesnym świecie. Oczywiście bardzo są ci ludzie Kościołowi potrzebni. Ale przecież to wezwanie, by iść i głosić Ewangelię wszystkim, jest zadaniem, które spoczywa na każdym chrześcijaninie od chwili jego chrztu świętego. Każdy z nas musi być świadkiem Chrystusa. A zdajemy sobie sprawę, to nie jest łatwe. Można się narazić tych ludzi, którzy nie chcą słuchać Bożego Słowa. Było, jest i zapewne będzie zawsze dość dużo. Niełatwe zatem zadanie, które stoi także przed wami, drogie dziewczęta i chłopcy. Ale przecież przed chwilą powiedzieliście, chcecie przyjąć sakrament bierzmowania, by móc mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej żyć. Zdajecie sobie sprawę także i wy zapewne, że wcale to nie jest takie łatwe, bo można każdego wyśmiać, z każdego wyszydzić, nawet jeśli byłby w swoim postępowaniu bardzo prawy, a to, co głosił, było najpiękniejszą, najbardziej szlachetną prawdą. I żeby nie zabrakło tej mocy wewnętrznej, tej siły, by iść i głosić całemu światu prawdę o Chrystusie, który swoje życie oddał za nas, byśmy mogli dojść do domu Ojca bogatego w miłosierdzie. Potrzebne są nam dary z wysoka. Potrzebne są nam moce Ducha Świętego. I właśnie te moce za chwilę zstąpią na was, drogie dziewczęta i chłopcy. Otwórzcie się zatem na te dary mądrości Bożej, umiejętności, dobrej rady, męstwa, pobożności, bojaźni Bożej. Na te dary, które sprawią, że będziecie mieli w sobie moc Ducha Świętego, by wypełniać to zadanie, które Chrystus zlecił za swoich czasów apostołom, a które to zadanie zleca także i wam dzisiaj, drogie dziewczęta i chłopcy. Piękne zadanie, szlachetne, trudne, ale zadanie, które sprawia, że nie tylko wy sami będziecie prawdziwie Chrystusowi. Dzięki waszemu świadectwu także inni będą mogli odnaleźć swoją drogę do Pana Boga, sens swojego życia, odzyskać nadzieję na zbawienie wieczne. I dlatego, moi drodzy, trzymajcie się
Chrystusowego krzyża. Te krzyże wiszą na waszych piersiach, za chwilę je poświęcę. Moi drodzy, to nie jest tylko i nie może być to tylko pamiątka dzisiejszego wydarzenia, tego zakończenia waszego szczególnego Adwentu, waszego niezwykłego czasu oczekiwania na przyjście Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Te krzyże muszą dla was zawsze mówić: Pan Jezus mnie ukochał. Pan Jezus oddał za mnie swoje życie. Pan Jezus na tym krzyżu zwyciężył zło, grzech i szatana. Ja właśnie, otwierając się na działanie Ducha Świętego, będąc razem z Chrystusem, jestem także przeznaczony, by kochać Boga, kochać drugiego człowieka i razem z Chrystusem, mocą Ducha Świętego, zwyciężyć świat.